Wercik, śpisz? Co? Śpisz? Nie, chyba nie. Wiesz, co to jest? To nowoczesna mietła. Do czarownic, które budzą porządnych górników. Nie, to jest odkurzacz i właśnie się zepsuł. Jakżeś się z nim źle obchodziła, to się zepsuł. Ja się źle obchodziła. On ma już 25 lat. On miał prawo przestać chodzić. Ty już masz przeszło 40 i jeszcze jakoś chodzisz. Ty może byś go spróbował naprawić, co? Ja mam naprawiać urządzenie elektryczne. Co jo jest? Lech Wałęsa? No ale przynajmniej spróbuj. Jak ktoś nie ma talentu, nie ma co próbować. Ja wiem, co ty umiesz. Ty umiesz siedzieć w knajpie i pić piwo. To ty umiesz. Andzia, ja cię bardzo proszę, nie zmieniaj tematu. Jak zaczynasz gadać o odkurzaczu, to gadaj o odkurzaczu. Daj go do naprawy i będzie spokój. Ja i zaś się zepsuje. Trzeba kupić nowy. No to kup! Ja za co? Co tak na mnie patrzysz? Bo ja wiem. Ile ty pieniędzy tracisz? Ja wiem. Ja tracę, tak? To ty wydowodź na różne głupoty, a potem brakuje na rzeczy najważniejsze, wiesz? Dzień dobry. Cześć. No nie, kochani, żebym ja chociaż raz wszedł do tego domu i wy byście się nie kłócili, to ja bym pomyślał, że pomyliłem drzwi. No nie ma to tamto. Dobrze, Zbyszek zrobił, żeś się nie ożenił. Bardzo dobrze. Ale nie kłóćcie się, pokażę wam, czym teraz będę handlował. Wesoły asortyment będzie o mnie głośno na całym bazarze. Co to jest? Trąbki do roweru zamiast dzwonków. Ty, no. ty myślisz, że takie coś ci ktoś kupi? Człowieku, to w Warszawie idzie jak woda. Sezon rowerowy już się zaczął, ludzie szykują sprzęt. W każdym śląskim domeczku rower z głośną trąbeczką. Andzia, on myśli, że tu na Śląsku mieszkają takie same głupki jak tam u was, wiesz? Wiesz co, ty się nie masz, to mu to kupi. Ty się lepiej martw, skąd wziąć pieniądze na nowy odkurzacz. A co to? Sowiecka rakieta nie chce wystartować? Nie. No patrz, jakie Rusy robią szmelc. Normalnie to idzie 25 lot, pochodzi i na złom, no. Wiesz co, ty pójdziesz teraz do Ernesta i pożyczysz pieniądze na nowy odkurzacz. Chodź, Beci, pójdę z tobą. Po drodze stary wycieplę na Hasiu. Bardzo dobrze. Grunt to rodzinka, co, Bercik? Teraz sobie kupisz Elektrolux z wodotryskiem, a jednak ten twój szwagier to porządny gość. No, trudno, żeby własnej siostrze miał żałować. Ale o co ci chodzi? No widziałeś, niezbyt chętnie dował. Niezbyt chętnie, bardzo się ociągał. Oj, przesadzasz, jak zwykle przesadzasz, wiesz? No, ja wiem, on chciał pokazać, że się zlituje nad biednym, ubogim Bercikiem, hapol pieroński. No ale przecież forsę ci dał, a ty tak na niego od razu hapol. Nie rozumie cię mój śląski kolego, wiesz? A co ty w ogóle możesz wiedzieć o śląskiej rodzinie, mój warszawski kolego? Wiem, że na rodzinę nie powinno się narzekać, wiesz? No przecież ja mojego szwagra kocham. Ty go kochasz, ty go nie lubisz, żyjecie jak pies z kotem. Bo szwagra się nie lubi, szwagra się kocha. My tu mamy na Śląsku taką tradycję, taki model rodziny, rozumiesz? Becik, model to ty jesteś, wiesz? A ty i tak tego nigdy nie jesteś w stanie zrozumieć, wiesz? Aha, ale wiesz co, mam pomysł. Chodź pójdziemy na piwko, a ty mnie to wszystko wytłumaczysz, co? Lepiej dzisiaj nie, Andzia się będzie wściekać. No co, przecież nic złego nie robisz. No jedno piwko, no to chyba każdemu wolno. A no chyba, że jedno. No jedno, góra cztery. Chodź, żartowałem. Co ty nie powiesz, Ernest? Już wyszli od ciebie, słuchaj, to oni nawet jakby szli przez Zabrze, to już by dawno musieli być w domu. No ja, dostali pieniądze na odkurzacz, to na pewno kaś poszli do knajpy. Przepiją to wszystko. Ja dzisiaj będę miała noc. No jasne, że ich jest śpiąco. No, ale ja nie wiem, no... No i tak... Ale i tak mamy patent, żeby da ich mogła przyłapać na gorącym uczynku, jak późno przyjdą. No. Dobranoc. Cześć. Musimy być cicho, jak cicho ciemni. Tradycja, że jak mąż wraca do domu w nocy z szynku, to się musi zachowywać cichutko, jak myszka. Rozumiesz, żeby je obudzić kochane żoneczki. Wiesz co, Becik, u nas w Warszawie
Jest podobna tradycja. Ach, to wy tam w Warszawie nic nie macie. Klucze. Cześć, Rech Zbyszek. Te trąbki są bardzo przydatne. Chodź no tutaj do mnie. Chodź tu. Puchnij. Dobra, dzisiaj śpicie oba na poluwie. Ze mną nie śpisz. Idziemy bez. Czego ty tu szukasz? Śniadanko by jakieś zjadł, co? Tak, jak było wczoraj w nocy gdzieś w knajpie. Jeszcze nie jest gotowy. Dzień dobry, Zbysiu. Herbatki byś się napił, co? A dzień dobry, Andziu. Napiłbym się, napił. Z przyjemnością. Ja też. Trzeba było wcześniej wstać i się zrobić, a najlepiej zrobić więcej i przynieść mi do łóżka. Czy zawsze Jowoz muszę obsługiwać, co? Ja by cię bardzo chętnie obsłużył, ale ty mnie zawsze wyganiasz z kuchni. No właśnie. No i wynocha do sklepu kupić gazeta i świeży chleb. Pójdę z tobą. Chodź, po drodze na piwo wlezymy. Ja mam do piwo, jo. A ty go przez ten kusić go rolu jedyn. Jezu, takie oby są obrzydliwe i wszystko im wolno. To chyba też zaczyna w nocy siedzieć w knajpach i nie wracać do domu. Dzień dobry pani. Jestem z Ruchu Praw Kobiet. Przeprowadzamy ankiety na temat przemocy w rodzinie. Mam na imię Agna. Ała. Anna Dworniuk. My, słabe kobiety, musimy sobie pomagać, ale pani się nie martwi. Jak mówiłam, chodzi o przemoc w rodzinie. Nasza ankieta pozwoli nam odpowiedzieć na pytanie, czy jest pani prześladowana przez męża. Jasne. Tak, to świetnie. Fantastycznie. No jasne, że ja rozumiem, o co chodzi w tej ankiecie. Tak, świetnie. Możemy gdzieś usiąść? No chyba najlepiej w kuchni. Bardzo, bardzo dziękuję. Bardzo, bardzo. Proszę bardzo, niech pani tu usiądzie, tu będzie wygodnie. Kuchnia. Oto miejsce, które wyznaczyli nam mężczyźni. A mąż pewnie w pokoju, na kanapie, przed telewizorem. Ale pani się nie martwi, dokopiemy go. Czasami się tam leży na tej kanapie, ale wie pani, teraz go nie ma, poszło po gazetę, on dzisiaj bardzo późno wrócił. No pięknie, a nie mówiłam. Ale po kolei mąż pije? No tak jak każdy. I pijany do domu wraca? Pijany to tak nie, taki chycony taki trochę. Ach, pani się nie martwi. A kiedy tak ostatni raz mu się zdarzyło? Czekaj pani Inu. Wczoraj, a nie, w zasadzie dzisiaj to było. Brawo, czyli nad ranem. Nie, do rana jeszcze było daleko. Daleko, blisko, pani się nie martwi. Co, dokopiemy mu? Dokładnie, a jak tak nad ranem, proszę panią, wraca, awanturuje się? Kto? No, pani mąż. Że co, że... To znaczy ten brutalny samiec, z którym pani musi mieszkać. A o jakie awantury by tak pani się rozchodziło? No nie wiem, no awanturuje się, o to mi chodzi, że no nie wiem, rozbija się, hałasuje. No wczoraj tak narobił larma, bo wie pani co? Wlot w trąbki. Celowo, prawda? Nie, celowo nie, wie pani, on ma takiego kolegi. Z Warszawy, on się nazywał Zbyszek. No, coraz lepiej. Późne powroty do domu, koleżkowie. Pani się nie martwi. Bije panią? No niech by no spróbował. Więc nie bije. No jasne, że nie. Szkoda, widzi pani. Ale pani się nie martwi. My, słabe kobiety, musimy...